dobry, pani Paula. Wiktor, 5 złotych. Tak, dzień dobry. Jak proszę pani, ja dzwonię w sprawie buldoga francuskiego. Czy ogłoszenie jest aktualne? Tak, tak, aktualne. Przed chwilą wystawiłam, to jest aktualne najbardziej. Proszę pani, bo my mieliśmy kiedyś buldoga i nam go bardzo brakuje. Jeszcze raz, miała pani buldoga? Tak? Tak, miałam buldoga takiego fajnego, ale nam niestety zmarł i chcemy nowego. No dobrze, no ale interesuje panią piesek czy suczka? Chyba piesek. Chociaż, proszę pani, my mieliśmy pieska i on strasznie srał. Suczki też tak srają, czy nie? Nie wiem, jakie to pytanie, ale... Czy puszcza bąki takie? Ale chodzi tak, no te buldożki mają do tego do siebie, że tak, że... No bąki puszczają. Bo ten nasz jak czasami zajebał, to się nie dało w domu siedzieć. Ale to jest urocze w tych pieskach, prawda? No tak, dokładnie. No one chrapią bardzo... Tak, mój też chrapał, ale ja to pani to samo co ja. Aha. No, one są takie troszeczkę świntuszki. No dokładnie, tak, jak to buldogi wszystkie. Powiem pani, że ja w ostatni tydzień, jak on żył, no, gołą stopą w kupę weszłam jego. Taka byłam na niego kurwa wściekła, że tak za nim tęsknię, że muszę kurde kupić pieska. Aha. No ale to pani z daleka jest? Dzwoni pani z daleka? Ja mam 23 kilometry do pani. Do hotelu. Proszę pani... A nie, no, bo pani jest z Łódzkiego, to ja mam 4 godziny drogi, ale nie ma sprawy, mąż przyjedzie. Proszę pani, tam cena 2,5 tysiąca, kiedy do odbioru są? Do odbioru, wie pani co, one za tydzień kończą 8 tygodni, jeszcze to na święta bym mogła od razu sprzedać, jakby pani chciała. Ale byśmy mieli na zajączka prezent. Tak. Srający tak. Prezent, proszę pani. No, tak. To każdy. Jezu, ale wy były jaja. No. Wy na zajączka już walił bączury. Tak, dokładnie. Dobrze, proszę pani. Powie mi pani, jakbyśmy go wzięli, to co jest w cenie? Wyprawka czy... Tak, to wyprawkę dostaje tej karmy, to wszystko to, co ma. Będzie miał rodowód, ma mikrochipy, jest 2 razy odrobaczony i no wszystko to potrzebne do takiego pieska. Tak. Dobrze, a powie mi pani, czy jakoś można troszeczkę z ceny zejść? No to tam możemy 100 opuścić, na paliwo będzie miała pani. No, można paliwo. No. Jasiu, pojedziesz do pani Łódzkie województwo po pieska. Tak. No co o Jezu, kurwa, chcę psa, pojedziesz. Bo cię kurwa z domu wyrzucę. No. Mówi, że przyjedzie. Się śmieje i mówi, że przyjedzie. Dobrze. Bo ten kurwa głupek nic w życiu nie chce zrobić, proszę. XDD. 5 zł. Nawet zapytał, pojechać. Czy jest na koronawirusa zaszczepiony ten pies? O Jezus. A powie mi pani, czy piesek jest zaszczepiony na koronawirusa? Na koronawirusa? Psów się nie szczepi, proszę pani, na koronawirusa. Bo u nas w rodzinie jest taki przypadek, że ktoś jest chory, ale to z dalekiej rodziny. To my się martwimy, żeby nam nie przyniósł. Bo my z domu nie wychodzimy nawet. Nie ma co się martwić. Żeby ten pies nas kurwa nie zabił, proszę pani. Nie, psy nie przenoszą, proszę panią. Zwierzęta nie przenoszą koronawirusa. No to proszę pani, no to chyba weźmiemy od pani pieska. No to zapraszam. Ale ja się cieszę. Ale mi pani święta zrobiła.
Ach, super. Nie mogę się doczekać, jak pójście pierwszego bąka. To jest przeurocze w tych psach. Dokładnie. Dobrze, to wie pani co? Ja dam pani męża i pani się umówi z nim, na kiedy ma przyjechać, dobrze? Dobrze. Jasiu, trzymaj telefon, się z panią umów. Nie kurwa na randkę, tylko na odbiór psa. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, tutaj żona mi kazała się umówić. No tak, to nie wiem, państwo jest zdecydowani na tego pieska, tak? Żona jest zdecydowana. Ja to się boję tych psów. Proszę pani. One one smrodki puszczają, chrapią. No ale mi to i trudno. No żona chce, no to będzie miała. No dobrze. Ja jej powiedziałem, że ona z nim może spać. Ja spierdalam na wersalkę wtedy. Aha, no to dobrze, no to nie wiem, to pan by chciał może za tydzień, bo one za tydzień będą do odbioru, to w tygodniu, no to proszę... No ja przyjadę, ja przyjadę do pani, ale powie mi pani, czy to są zdrowe psy, tam matka, ojciec, żeby tu znowu nie było akcji, że umrze nam ten piesek, nie? No nie, no jak? Dlaczego bym miał umrzeć? No u nas żyją, no jak nie zdrowe, to są domowa hodowla, mamy swoją buldożkę francuską i mieliśmy tylko dopuszczany był tutaj z hodowli tam od pieska, od znajomego. No i pieski są jak najbardziej zdrowe, odrobaczone, zaszczepione, wszystko jest w porządku z nimi. No, ale my się z nimi dogadamy, z tymi psami? W jakim sensie? No, czy on nie będzie gryzł kabli, wie pani, no bo my mamy tyle sprzętu w domu, nowe meble, czy to nie będzie dzicz, kurwa, w domu z dnia na dzień? No tak, ale wie pan, każe jeszcze. Ja się bardzo martwię o to, nie, bo żona tu jest napalona, bo ona chce dbać o pieska, tu się przytulać, wąchać bączki, a ja to tak, proszę pani, myślę bardziej życiowo. No tak, ale to jest szczeniak jak szczeniak, no to wiadomo, że no, szczeniaki na początku lubią się bawić, nas tak samo. Ja pierdolę, no kurwa, 1-0 dla Węgrów, Polska przegrywa, proszę pani, no zaraz rozpierdolę dom. Ogląda pani mecz? No przecież to jest żenada, proszę pani, no. No nie, ja proszę pana nie. No przecież to jest, proszę pani, żenada. Ale wie pan, nie interesuje się meczem. No. Ja przepraszam, to jest kurwa debil, proszę pani. Ja przepraszam. Ja przyjadę po tego pieska, wie pani, z bratem, bo mi jest wstyd za tego kurwa głupka, który się nie umie zachować nigdy. No to nie wiem, ja wie... Wie pani co, no to w przyszłym tygodniu może pani spokojnie podjechać po tego pieska, to zarezerwuję do pani jednego. Proszę pani, ja będę dla niego najlepszą mamą. Ja tego kurwa debila mogę z domu wyrzucić, jak mu się nie spodoba. Jeszcze pani. Ja jestem w stanie, proszę pani, wybrać kurwa psa od męża. Bo to jest kurwa kretyn. On tylko piwo, mecze, proszę pani, głupoty w głowie jakieś, zero jakiegoś takiego uczucia, kurwa. On mnie ostatni raz przytulił 2 lata temu, kurwa, na wakacjach, to zdjęcia. O Jezus, o matko. Panią mąż przytula czy nie? No, przytulamy się, ja męża... No właśnie, a ja czasami specjalnie do sypialni nago wchodzę, a on kurwa dupą się odwraca i śpi. Jebany małpiso, nawet się kurwa nie ogoli. Ja mam go dosyć. No,
Wie pani co, wracając do tych piesków, no to w razie co to w tygodniu niech pani tam zadzwoni do mnie, jakby w który dzień może pani przyjechać, no i się przypomni, to jakoś się umówimy, a wtedy pani dokładnie adres podam, czy co. Dobrze, proszę pani, ja jeszcze do pani jutro zadzwonię potwierdzić, bo ja tu chyba szykuję jakąś życiową rewolucję. Ja chyba, kurwa, szukam nowego faceta. Dobrze. Ja jutro jeszcze, niech pani jeszcze nie rezerwuje, ja jutro zadzwonię do pani i już umówimy się. Dobrze, dobrze. Dobrze, to czekam na pani telefon. Ja idę go z domu wypierdolić, bo zrobił taki kurwa cyrk, że aż kurwa... No, no. Dobrze, to do usłyszenia. Rzucił kurwa, wie pani co ten debil zrobił? Rzucił piwem, rozlało się piwo. Szklanka pękła, kufel, bo kurwa strzelili gola. O Jezus. No mówię pani... Dureń. No dobrze, no to do jutra to, czekam na pani telefon, dobrze? To weźmie mi pani doradzi, pani by wyjebała z domu takiego darmo zjaba? No nie, no. Nie, dogadacie się państwo. Nie, dogadają się państwo na spokojnie, niech pani tam z mężem się poprzytula i... No, poprzytula się kurwa, pożygam. Jak mnie przytuli, nawet się nie ogoi, wie pani, jaki on ma sweter na klatce piersiowej? Nie wiem, to wie pani co, dobrze, to do jutra. Ja pani wyślę jego zdjęcie nago, to pani zobaczy. Nie, nie trzeba, proszę panią. Dobrze, wie pani co, bo ktoś próbuje się do mnie dodzwonić. Dobrze, to ja już pani zdjęcie wysyłam. Słucham? To ja już pani jego zdjęcie wysyłam nago i pani zobaczy. I pani mi doradzi. Dobrze, dobrze. Dobrze. To wszystkiego dobrego, do widzenia. Również. Również dziękuję, do widzenia. Takie telefony to ja lubię. Kto kocha swoją mamę, zostaje łapkę w górę, suba i dzwonek. A kto jej nie kocha, to niech tego nie robi.